Zdradzę Wam, że bardzo lubię tego typu materiały. Głównie dlatego, że jeszcze mocniej mogę tu zaakcentować doradczą rolę tego kanału. W końcu chodzi o to, aby ułatwić w ten sposób podjęcie decyzji zakupowej. Przekazać Wam, jakie są mocne strony danego zestawu. W przypadku tego filmu zestawu stereo i w ten sposób zrobić tak zwaną dobrą robotę. Zatem dziś porozmawiajmy o Rotelu. Dużo go ostatnio w naszych produkcjach i nie jest to dzieło przypadku. Modele takie jak A11 Tribute, A14 MK2 oraz RA1572 MK2 omawialiśmy szczegółowo w osobnych filmach, które dowodzą, że Japończycy bardzo dobrze znają się na rzeczy, albo mówiąc potocznie, potrafią w stereo. Czas więc sprawdzić, jak radzą sobie w zestawach z konkretnymi wybranymi przez nas modelami kolumn. W dzisiejszym materiale pojawią się więc trzy propozycje oparte na tych wzmacniaczach, jednak nie zdradzam jeszcze, jakie towarzyszyć będą im kolumny. O tym dowiecie się naturalnie w dalszej części filmu. Na początek najbardziej klasyczna forma zestawu stereofonicznego przeznaczona do pomieszczeń o powierzchni do około 25 m kwadratowych. Chodzi oczywiście o elektronikę Rotel A11 oraz odtwarzacz płyt CD11, oba elementy w nowej, odświeżonej wersji Tribute. Już podstawowe wersje A11 i CD11 budziły dużo pozytywnych emocji wśród swoich odbiorców. Wersje oznaczone jako Tribute w dalszym ciągu zachowują bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Oferują przy tym bardzo dynamiczne i pełne kolorytu brzmienie. W poprzednich filmach dość mocno akcentowałem, że ten setup jest bardzo żywiołowy w prezentacji dźwięku. Masz zachowawczo w Twoim odczuciu grające kolumny? To może być propozycja ciekawa dla Ciebie. Teraz jeszcze trochę technikaliów. Rotel A11 Tribute został wyposażony w Bluetooth, który obsługuje kodeki aptX oraz AAC, dzięki czemu możemy bezprzewodowo i niemalże bezstratnie przesyłać dźwięk z dowolnego źródła. Warunkiem jest oczywiście obsługa Bluetooth. Dla fanów analogowego brzmienia zaimplementowano przedwzmacniacz gramofonowy obsługujący wkładki typu MM, czyli Moving Magnet. Moc podawana przez producenta to jakieś 50 W na kanał, choć niezależne testy wykazały, że A11 Tribute potrafi wygenerować jej znacznie więcej. Odtwarzacz płyt Rotel CD11 Tribute poza wcześniej wymienionymi aspektami mającymi na celu poprawę jakości dźwięku zyskał zupełnie nową kulturę pracy. Napęd działa z podobną precyzją oraz kulturą co wyższe modele odtwarzaczy od Yamahy, co w moim odczuciu jest już bardzo dobrą rekomendacją samą w sobie. Gdy zaś mowa o kolumnach, nie sposób nie odsłuchać tego zestawu przy głośnikach 606 S2 Anniversary Edition od brytyjskiej marki Bowers & Wilkins. Dzięki autorskim technologiom takim jak wysokotonówka Carbon Dome czy też głośnik średnio-niskotonowy Continuum, 606 są kolumnami absolutnie wyjątkowymi. Te głośniki są nastawione na liniowe, powiedziałbym dojrzałe brzmienie. Są plastyczne pod kątem tego, jak poddają się charakterowi brzmienia elektroniki. Komplet od Rotela nada im wspomnianego kolorytu. Same z siebie wniosą zaś wybitną w tym przedziale cenowym rozdzielczość brzmienia. To pierwsze zestawienie, którego koniecznie musicie posłuchać. Tak zwany klasyk. Drugi zestaw jest propozycją dla osób szukujących stereo do większego pomieszczenia. Nawet 40 m kwadratowych przy spełnionych określonych warunkach akustycznych nie powinno stanowić dla tego zestawu wyzwania. Odświeżony Rotel A14 MK2 w zestawieniu z najwyższym modelem linii Tessie, czyli 661 od włoskiej Indiana Line, to propozycja brzmieniowo wszechstronna. Zestaw oferujący dźwięk naturalny, nasycony i pełen dynamiki. Nie uświadczycie tu krzykliwego sopranu czy też rozlanego basu. Pasma są zwarte i odpowiednio eksponowane, przy tym bardzo selektywne. Z pewnością docenicie te cechy przy długich odsłuchach. Zestaw ten dostarcza przyjemnego dla ucha wokalu, oferuje bogatą w szczegóły prezentację instrumentów, a zakresy niskotonowe są zauważalnie podbite. Nie powinniście się jednak martwić o kontrolę na basie. A14 w wersji MK2 prowadzi Tessie 661 dosłownie za rączkę, ze swobodą i w ten sposób te kolumny zyskują odpowiednią równowagę tonalną i jednocześnie dostojność w brzmieniu. Ale co ja tu będę dużo opowiadać, chyba lepiej będzie po prostu zaprosić zainteresowanych na odsłuch. Tak więc zapraszam. W tej sekcji zacząłem od brzmienia, więc teraz przejdziemy do cech technicznych. Wzmacniacz Rotela nie będzie Was ograniczał w kwestii funkcjonalności. Wszystko dzięki bardzo bogatemu zestawowi złącz sygnałowych, gdzie poza analogowymi cinchami znalazły się też wejścia cyfrowe. Dzięki temu możecie podłączyć tu bezpośrednio telewizor, odtwarzacze płyt czy też inne źródła cyfrowe, na przykład również komputer. Moc wynosząca 2x80 W na kanał jest oddawana w sposób bardzo efektywny. Na tyle, iż niezależne testy wykazały nawet wyższe wartości niż te pokazane przez producenta. Przypadek podobny jak w modelu A11 Tribute. To w zupełności wystarczy do wysterowania pokaźnej ilości dostępnych w sprzedaży głośników. Nowa A14 MK2 to również znaczne zmiany prowadzące do poprawy jakości brzmienia tego wzmacniacza.
Na pokładzie znalazł się ulepszony przetwornik cyfrowo-analogowy, a zmianom uległy także komponenty w układzie zasilającym i filtry wyjściowe układu DAC, co skutkuje zmniejszeniem zniekształceń sygnału. To bardzo często sprzedawany przez nas komplet. Zdecydowanie polecam go poznać bliżej, oczywiście w naszym salonie. Zróbmy więc trzeci i zarazem ostatni dobry uczynek w dzisiejszym odcinku. Przechodzę do zestawu, który spokojnie można określić mianem aspirującego do czegoś więcej. Rotel ERA 1572 MK2 jest rozwojową wersją bardzo ciepło przyjętego wzmacniacza zintegrowanego ERA 1572. Proponowane przez nas głośniki to Solano FS287, wolnostojące kolumny podłogowe z nowej serii niemieckiej marki ELAC. W odświeżonej konstrukcji Rotela wzorem poprzednich modeli znalazły się udoskonalenia w najważniejszych układach i komponentach elektronicznych. To między innymi pachnący nowością moduł DAC Texas Instruments wspierający standard MQA za pośrednictwem złącza OPC USB. Udoskonalenia oraz zmiany tyczą się również ponad 33 komponentów w kondensatorach akustycznych, kondensatorach filtrujących i w układzie zasilania. Efektem tych modyfikacji jest szersza oraz głębsza scena dźwiękowa oraz większa dokładność i jeszcze lepsze pozycjonowanie dźwięku w stosunku do poprzednika. Moc to zawrotny 120 W na kanał, tak więc możecie spać spokojnie, prądu mu nie zabraknie. Mając na uwadze dojrzały i dynamiczny charakter Rotela ERA 1572, rekomendujemy przesłuchanie go ze wspomnianymi podłogowymi ELAC-ami Solano. Zastosowano w nich przetworniki wysokotonowe wykonane w technologii wstęgowej. Znane są też pod nazwą Jet i właśnie dzięki nim ELAC zdobył bardzo duży rozgłos i uznanie. Trudno się dziwić, bowiem odwzorowują one niesamowicie jasne i rozdzielcze tony wysokie. W połączeniu z soczystą średnicą i konturowym basem otrzymujemy dźwięk godny miana nawet audiofilskiego. Możecie mi wierzyć lub nie, ale podając temu zestawowi dobrze zrealizowany materiał muzyczny i zamykając oczy, można już doznać uczucia pobytności w miejscu, w którym dzieje się ten utwór. Wspomniałem, że wysokie zakresy dźwięku są jasne, ale absolutnie nie jest to dźwięk kłujący w uszy. Owszem, dużo się dzieje w zakresach wysoko- i średniotonowych, ale w dalszym ciągu można słuchać tak podanej muzyki przez długie, naprawdę długie godziny. Chcę Wam jeszcze wspomnieć o tym, że lubię osobiście ten zestaw ze względu na jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza z nich to naprawdę szerokie możliwości połączeniowe Rotela, szczególnie w sekcji cyfrowej, gdzie rozbudowany DAC potrafi zrobić dużo dobrego z obróbką sygnału. Dowodem jest chociażby połączenie z odtwarzaczem sieciowym Blue Sound Note. Druga natomiast to wygląd kolumn sprzężony z ich brzmieniem. Solano FS287 są kompaktowe i zarazem duże dźwiękiem. Dodajmy do tego odpowiednie wsparcie energetyczne ze strony Rotela i mamy zestaw, który zadowoli naprawdę wiele osób. Jak zawsze opowiadając o różnym sprzęcie stereo, bardzo jestem ciekaw Waszej opinii, w tym przypadku na temat zaproponowanych tu kompletów stereo i zapraszam do dyskusji na ich temat pod tym filmem. Ponadto zachęcam do odwiedzenia jednego z kilkunastu salonów Top Hi-Fi rozsianych po całej Polsce. Tam nie tylko dowiecie się więcej na ich temat, ale będziecie też mieli możliwość ich przesłuchania, do czego Was gorąco zachęcam, wystarczy się jednak wcześniej umówić. Gdy zaś nie macie możliwości odwiedzenia salonu osobiście, zapraszam też na stronę www.tophifi.pl. Tam znajdziecie aktualną ofertę, szczegółowe dane techniczne oferowanych zestawów oraz inne propozycje sprzętu audio oraz oczywiście wideo. Nasza strona to również obszerna strefa wiedzy na temat sprzętu audio-wideo. Naprawdę warto tam zajrzeć. Tymczasem ja się z Wami żegnam, dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się i widzimy się oczywiście już niedługo.